Polska historia ma wiele wydarzeń, które trzeba pamiętać, celebrować. Uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej dla Mławian mają wymiar szczególny, może nawet bardziej niż dla reszty rodaków. Młodzi uczą się rozumieć fakty historyczne. Mławska młodzież dostrzega powagę wrześniowej uroczystości. Ponieważ to jest takie upamiętnienie tego, kiedy wróg napadł na Polskę i wtedy musieliśmy być w naprawdę wielkim stanie gotowości, w stanie najwyższej gotowości, aby obronić się przed tym najeźdźcą. Jest to szczególny dzień, naprawdę. Zwłaszcza tutaj mamy bitwa pod Mławą, bardzo ważna bitwa w kontekście historycznym. To jest dla nas Mławiaków i okolicznych tutaj naprawdę ważne upamiętnienie. Ponieważ to są nasze ziemie, tu walczyli nasi przodkowie, my to, no, ponieśliśmy klęskę, ale przynajmniej godnie to broniliśmy do ostatnich chwil. Żyjemy obecnie w wolnej i niepodległej ojczyźnie, ale pamiętamy o tym, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze. I tego typu wydarzenia są ważne, żeby przypominać to, szczególnie młodzieży, ponieważ znają historię tylko i wyłącznie z podręczników. Mława odczuwa jarzmo bólu z okresu 1939 roku. Są tu liczne pamiątki i dokumenty, to wszystko, co nie pozwala zapomnieć. Przeprowadzane są badania, ekshumacje. Wiele prawd jeszcze jest do poznania, między innymi te dotyczące ilości poległych. Statystyki rosną. Mauzoleum Żołnierzy Września i Pomnik Piechura to miejsce szczególne w historii powiatu mławskiego, gminy Wiecznej Kościelnej, ale też całego województwa mazowieckiego. Oczywiście można to rozszerzyć i całej Polski, ponieważ tu rozegrała się jedna z tragiczniejszych bitew II wojny światowej. Podczas bitwy i w odwrocie do Warszawy, po to, żeby bronić naszej stolicy, zginęło 3200 żołnierzy polskich, żołnierzy Armii Modlin, w tym 20. Dywizji Piechoty. My pamiętamy o tym, co się wydarzyło tu na przedpolach Mławy, na granicy polsko-pruskiej, ale pamiętamy również o dramacie ludności cywilnej, o tym, co w naszym kochanym mieście się wydarzyło. Mława w 70% została zburzona. Taki był cel i odwet za to, że żołnierze polscy bronili dostępu do ojczyzny. To krwawa ofiara Polaków, mieszkańców Mławy i mieszkańców tych terenów. Za obronę kraju i własnego honoru zapłacili najwyższą z cen. Jaka byłaby dzisiejsza cena? Cieszmy się, że nie musimy odpowiadać.